Czy kończę dziś gierkę? Wiesz co, no nie wykluczam takiej możliwości. Istnieje taka szansa, że ją skończę dzisiaj. Dosyć dobrze mi idzie. Zobaczymy, może się uda ją skończyć. O proszę. Nie wykluczam, że może uda się skończyć. Wybuduj zakład paliwa rakietowego. To na górze chyba. No dobra, jesteśmy w miarę dobrze zaopatrzeni. Trochę złota nam brakuje, to jest fakt. No ale oprócz złota to jest całkiem spoko. Tak wam powiem, wiecie? Oprócz złota, które jest bardzo cenne, jak sami zresztą widzicie. 4000 za ten, to nie jest byle co, bardzo drogie jest złoto. To jest git. Dobra, wiecie co? To tak, możemy teraz budować coś takiego, zakład przetwórstwa paliwowego rakietowego. Tak, możemy coś takiego budować, faktycznie, gaz. Możemy wybudować takie coś właśnie. No dobra, no to co, do roboty. No i co, budujemy. I będzie, bo teraz generalnie jesteśmy na etapie chyba końcowym. Tu jest nasza rakieta. Zobaczcie, że ten. Mamy zebrane części. Brak połączenia z magazynem. Okej, musimy to połączyć w ogóle. Taka dygresja. Już. O, jest połączony. No, i to jest finalna rakieta, gdzie wylecimy w kosmos. Jakby cała ta nasza przygoda polegała na tym, żeby wylecieć w kosmos. Coś tu się dzieje? A, tu atakują, ale to chyba standard. W sensie tu się chyba nic nie zmieniło. Tu atakują i tu się bronimy. Tak, i tutaj ten. Swoją drogą zobaczę, czy coś jeszcze mogę połączyć taśmą, bo niektóre rzeczy mogę, a niektóre tak średnio. Na przykład tutaj. Czy tu w ogóle jakkolwiek byłoby to opcja? Nie, no byłaby, tu byśmy musieli trochę ograniczyć strażnicę, znaczy przesunąć właściwie technicznie, że te trzy klacki przesunąć tutaj, czy jako trzy i dało i tutaj zrobić most, takie no, takie trochę, albo nawet nie most, tędy, patrzcie. A, i tutaj zrobić most. I wtedy by się dało, normalnie, o tutaj. Okej. No i proste. Kolejna maszyna podłączona. No i wiecie, no i to zwiększa jednak. Nie wiem jak to nazwać, przepustowość. Tutaj tą maszynę zobaczył, czy można podłączyć. Można, już widzę, że można. Trzeba tego tutaj most zrobić. Oho. Alarm. Ale ładnie, ładnie żeśmy się rozwinęli. No muszę przyznać, że ładnie żeśmy się rozwinęli. No nie ma, nie powiecie, że nie. Naprawdę jesteśmy mega dobrze rozwinięci. I nawet tutaj widzicie, jakieś alarmy są, ale to chyba mi się wydaje, że nasz system obronny jest na tyle dobry, że nie musimy się tym jakoś bardzo martwić, tak mi się wydaje. Chyba nie. Chyba nie musimy się tym w ogóle martwić, bo naprawdę jesteśmy dobrze zaopatrzeni.
Patrzcie, dobrze. No, jesteśmy naprawdę ładnie zaopatrzeni, moi drodzy. Więc tutaj mi się wydaje, że bez najmniejszych problemów. Oho, zbyt dużo zostaw w magazynie. No, ciężko, żebyśmy tu jakiś inny magazyn gdzieś postawili, bo za bardzo jest miejsce. Chociaż tu jest miejsce. No, to walczą na śmierć i życie, no. Nic zrobić, nic ująć. No, raczej se poradzą chyba. No, dorośli już są, no to co, nie poradzą se? Chyba se poradzą. A tu co się dzieje? Co to za blokada, widzicie to? Nie? No, nie mogę przez to przejść, to jakiś... A, bo to jest potwór, dobra, wiem. Dobra, dobrze, że oni leczą naszych kolegów. Grzyby radiacyjne. No i budując też te taśmy powoduje, że jakby... No, ci niebiescy mają mniej roboty, tak jakby. Wiecie o co chodzi, no wiecie o co chodzi. Kumacie. Jakby mieli roboty, to mają mniej roboty. Ropa. Ropy jest mało. Problem z ropą jest tylko... I rakietogrzyby też jest taki. Taki problem jest z rakietogrzybami. No jest problem z rakietogrzybami. Ale w sumie to wiecie co? Te rakietogrzyby to są tylko i wyłącznie rakiety potrzebne w sumie. To jakby możecie chillerę równie mieć dobrą. Na dobrą sprawę. Chilling totalny. Ponieważ te rakietogrzyby są tylko... Potrzebne i wyłącznie, a w ogóle zauważyłem, że po hiperdrodze faktycznie szybciej biegają. Dobra, weźmy, zróbmy tu hiperdrogę wszędzie. Co tam? Bogaci jesteśmy. Dobra, czego nam brakuje? Przyjrzyjmy się. Oczyszczona woda. Co ty gadasz? Ropa. No ropy mamy dużo. Mało. Ropy mamy mało. No z tą ropą to wiecznie był problem. No. Z ropą był wiecznie problem. No, taka jest prawda. I mamy za mało arystokratów. Taka też ciekawostka. Oho. Biuro szeryfa. Gdzie jest biuro szeryfa? Gdzie jest biuro szeryfa? A, tutaj. Że tutaj za daleko. A pokaż zasięg. No, mamy już zasięg. No będą walki, będą walki. W ogóle na pierwszym poziomie też jest sporo taśm, ale w sumie chyba nie wszędzie, zobaczę zaraz. No tutaj ładnie są te taśmy też zrobione, tak jak patrzę. Tutaj chyba były do większości taśmy, tylko do tego nie były. No tak jak patrzę, to chyba do większości były taśmy zrobione elegancko. Chyba do tego nie były, bo ale to jest w takim słabym miejscu. Żebym musiał budy burzyć, to nie chce mi się. No, ale tu jest chyba do większości. Fajnie.
Oni się tu w sumie nudzą z tego co widzę. To chyba... Skoro się nudzą, a macie tu miejsce na grzyby? Jak tego sprawdzę, czy oni mają tu miejsca na grzyby. Oni tak miejsc na grzyby nie mają, to ja tu mogę im trochę to rozdupczyć w takim razie. Tak se myślę, wiecie? W sumie. Po co im to? Po co? No, tyle im steknie. I dodajmy po prostu taśmę. Oni tutaj grzybów nie mają. A gdyby wiadomo, że jak są grzyby, to jeszcze można byłoby jakoś wyjaśnić. Ale tak? To dalej nie ma sensu. Raz. Dwa. Dobra. No bo tutaj grzyby oddają, co nie? Tak jakkolwiek grzyby oddają. No i tutaj ten, dobra, zobacz, mamy już wszystkie taśmy połączone. No tutaj wiadomo, że nie, ale zobaczmy w ogóle jak mi poszło. To jest niepołączone, no nie, nie, niewiarygodne, że to nie jest połączone. Trzeba to połączyć, to tak nie może być. No koło mega, ale jest połączone, to najważniejsze. To jest cała infrastruktura połączona. O, bogowie, tu jest olej wydobywany i nikt na to nie zwrócił uwagi, niewiarygodny. Nie, tak naprawdę wszyscy mają już wyrąbane w to, ale dobra. Ale zbudujmy. Zbudujmy, bo tak jest. No już jesteśmy chyba na finale. Tak mi się wydaje. O kurde, ile tu grzyznego gówna. Ej, ludzie, tu jest żyzne pole. No, przecież to jest genialne. Żyzne pole teraz to rarytas. Nie żeby coś, ale znikąd zarobisz dwa razy mniej niż wcześniej. No bo kupiłem dużo rzeczy, zobacz, widzisz? Dochód 7000, utrzymanie miasta 3000, utrzymanie kopalni 3,5, no to 6,5 płacę. Co nie? No to tam ledwo na plusie jestem ogólnie. Bo dużo, dużo zainwestowałem w kopalnię. Dlatego tak ledwo na plusie jestem ogólnie, wiesz? Bo to jest to ekonomia po prostu, ekonomia. Po prostu ekonomia. Musiałbym więcej arystokracji zrobić, a też... Nie ma co, wiesz? Nie jest źle. No ale, o! Złoto się przyda. Złoto, no i mamy złoto, zajebiście. Złoto się przyda. No i to się przyda, dobra. Tylko teraz tak, jakby to zrobić tu teraz? Tu chyba trzeba most taki zrobić, tak mi się wydaje. Tak, żeby to połączyć po prostu, bo tak patrzę, jak tą ropę połączyć. Właśnie odzyskałem odpowiedź. Po prostu coś takiego. O, i teraz można to połączyć. Tylko oczywiście to kosztuje bardzo dużo narzędzi, na których nie, których aktualnie nie mam. Na które mnie aktualnie nie stać. To poczekamy sobie chwilę. Dobra, no jest, da, już widzicie, no co tu mamy jeszcze? 0,5, tylko no, gaz. Gazem jest... No z gazem jest tylko mało problem. Zobaczmy czy na dole. Ale widzicie, są tutaj takie gazowniki. Są gazowniki. Są miejsca, gdzie normalnie jest gaz. No widzicie, no jak mam miejsce. Tylko po prostu muszę poczekać. Muszę poczekać jak trochę narzędzi mi będzie. Jak tam życie? A dobrze. No. Dobrze. Wszystko pod kontrolą. No i teraz mamy to.
No tego też nie zrobię, bo nie stać mnie. Co tu się dzieje? A, alarm. Alarm, że będą atakować. Tu jest ładnie. No tu trochę, ewentualnie tutaj coś jeszcze przechmieniłbym. Tu jest ewentualnie troszkę gorzej. Teraz narzędzia nie są potrzebne. Ciekawe, od czego to zależy. Że czasami narzędzia, czasami... No bo czasami on nie, chce, czasami narzędzia tu daje, a czasami nie. Nie wiem, od czego to zależy. Teraz narzędzia chce, a czasami złoto chce. Za zbudowanie pułapki na przykład. Narzędzia teraz deficytowe nagle. Wiem, że mnie atakują, ale to bez przesady, tu sobie chyba poradzą. Już tu wiele razy mnie atakowali i za każdym razem sobie jakoś radzili. Więc chyba co, teraz sobie nie poradzą. Tutaj możemy ewentualnie, tu zbuduję jeszcze jedno działko. Bo może się przyda faktycznie. Ale oprócz tego, to myślę, że nie ma co. Dobra. No nie mam tych narzędzi za bardzo. Więc za to mam naprawdę bardzo dużo drewna. Taka sejusz transakcja. Woda kaktusowa, no mam taki, wydaje się, że mam duży zapas różnych rzeczy, co nie? Ale z drugiej strony tak przepierdzielać, no nie wiem, drewno możemy tak zrobić. A coś ciekawego oprócz tego? Daję sobie rzeczy. Ale zawsze potrzebowałem, zawsze narzędzie tylko pokazywało, czego brakuje, aha. To, a, być może. Bo złota chyba też potrzeba w takim przypadku. Do wszystkiego potrzeba narzędzi. Zrobimy tu grzyby. Tutaj to jest. Dobra. Tutaj jest ropa. Dobra, dokończmy to, bo nie mogę, nie wytrzymam, jak to nie zostanie dokończone. Ile zostało? Dobra, poczekamy już na te 15 narzędzi. Zaraz powinny wejść, 14. Uwaga, jest, 15, mamy to. Połączone. No i pięknie, no i pięknie. Dużo mniej roboty mają. Ropa naftowa, co ciekawe. No i oczyszczona woda. Trochę gaz jest deficytem. Trochę gaz. To powinno zwiększyć przepustowość. Tu jeszcze możemy... Możemy postawić tu jeszcze te... Gaz... A, jak będziemy mieli narzędzie odpowiednio. Dobra, chodźmy na zewnątrz. Zobaczmy, jak tam nasza derakieta. Ona się tak pomału zbiera. 84%. Ogólnie to jest już generalnie chwila moment. My chyba chwila moment kończymy grę, tak mi się wydaje. Już nawet, wiecie, nie ma sensu rozwijać, bo ja wiem, że tam nie mamy dużego dochodu, bo bardzo dużo wydajemy. 5000, 6000, praktycznie tyle, ile zarabiamy, tyle wydajemy. Ale wiecie, kurde, nie chcę mi się tego nawet rozwijać, bo mógłbym to rozwinąć, w sensie mógłbym więcej tych zrobić, bo zobaczcie, że na przykład doktorkowie zarabiają 300 zł dorabiają. Mógłbym na przykład zablejtować, co nie? O, zrobić coś takiego. Myk. Widzicie, i teraz on będzie zarabiał 150 więcej pieniędzy już zarabiał. Tego widzimy, tylko mamy taki problem, to działa w dwie strony, że brakuje arystokratów do pracy, tam jakieś konkretne fuchy mają, co nie? No i też głupio, że nie mają roboty. A tu już na przykład nie ma co update'ować. Więc musiałbym pójść tutaj na przykład i dorobić nowe funkcje.
sensie zbudować, że nowe ten, wiesz, wiecie o co chodzi. Co to za alarm? Dobra, no bez przesady, poradzę sobie. Tu tak samo już sobie poradzę. Musiałbym pójść na górę. No i generalnie to wiecie. Mały update zrobić, co nie? Czyli po prostu tu ich zupdate'ować. Ja mam trzeba tutaj zupdate'ować tych dwóch. No ale widzicie, tu od razu oni mają wymagania wtedy. I wtedy trzeba te dodatkowe wymagania od razu spełnić, czyli zrobić. Czyli w tym przypadku zrobić, co to jest? Szeryfa. O, widzicie, jakby to stanowi też dodatkowy problem ogólnie, co nie? Niby fajnie, ale od razu musimy, widzicie, tu szeryfa zrobić, co to oni jeszcze chcą? Szeryfa minie. Tak, minia to jest? Co ciekawe, stacja diesla jest, ciekawe. Ale co to jest? Minia, minia? Tak, minia, jakieś woskowanie, o. Woskowanie. I jeszcze kasyno, widzicie, jakby. O, i pieniądze, i a propos, nie mam już pieniędzy. Co nie, a propos mojego wydawania pieniędzy, zarabiania, robienia arystokracji, co nie? Zrobiłem sobie arystokrację i widzicie, no i nie ma już pieniędzy. No, no i nie ma pieniędzy. No kurde, gruby atak tu jest, widzę. Gruby atak. Tylko gdzie są żołnierze? Tutaj walczą. A, przyszli żołnierze. Dobra, dadzą radę, bez przesady. Dorośli już są. Co mają nie dać rady? O, rakieta jest już zatankowana, gotowa do wstrzelenia. Ja już na dzisiaj kończę oglądanie, także miłego granka, idę spanko. Trzymaj się, śmigiełko, fajnie, że byłeś. Kiedy poczułeś, że czas zakończyć grę, wybierz astronomię i naciśnij przycisk, wystrzel rakietę. No to jest chyba ending w takim razie. Mamy ending chyba. Kurde, chciałem tu jeszcze zbudować kolejną dzielnicę. Ale to już nie ma totalnie sensu. Chciałem zbudować jeszcze kasyno. To jest bardzo ważne, żeby było kasyno. Dobra, kasyno... O, zdążę kasyno wybudować. Kasyno wybudowane. Ja jestem zadowolony. No i widzicie, dwóch z tych arystokratów zaczęło tu mieszkać. Nie, jeszcze niedawno slums, a teraz proszę bardzo. No ale to jest bardziej lepiej zagospodarowane też, bo tutaj na przykład jest taki ścisk, że tutaj musiałbym wysiedlać. No dobra, widzowie, no to co? Zapisz i chyba lecimy, co nie? Trzymaj się, krecisko, flecisko. Ja chyba kończę gierkę, bo to chyba ending jest. Musimy znowu uciekać naprawdę szybko. Już wolę, żeby ograbiono mi z całego bogactwa, a przedobiono je na złom, niż kolejne zwycięstwo tego przeklętego złoczyńcy. Zbierz naszych, żeby pomogli, jak tylko mogą, tak? Wszyscy na Boga, jest miejsce dla każdego, kto nie jest podstawowym zdrajcą. I co, ending jest? I only need one little fragment of myself to endure, and there are so, so many of them. W ogóle to był nasz pomocnik, on się okazał zły. All right, we are the last ones to board. There are a lot of them. I think I know what to do. What do you mean, friend? Chyba, że to dopiero tutorial faktycznie. I will slow them down. It was nice to belong somewhere again. You get on this ship right now! I have to help one last time. You have given me hope. Hero. No nieźle. No to fajnie ich tam spowolnił. Jak planeta wybuchła po chwili. To taktycznie spowolnienie. Of course. You've guided us all so far.
Don't see a reason to stop now. That one. Calculating trajectory. Starting journey. Towards endless possibility. Ale zrzut akcji. To jest ending, czy to jest dopiero początek? Bo w sumie to nie wiem. A, chyba ending jednak. Ending? Chyba ending. Koniec. Krótka giereczka. Ale bardzo fajna. Fajna gierka, kurde. Prosta. Przyjemna. I krótka. Ej, wiecie co? Wyjątkowo? Kurde, wyjątkowo to jest trochę szkoda, że jest taka krótka. W sensie... tak się wkręciłem, że... Ten, to teraz wymaksuj. Tak się wkręciłem, że zeszło strasznie szybko. Dobra, zaraz zobaczę, jakie są osiągnięcia, jak już jesteśmy przy tym. Muzyczka. Co my tu mamy? Poczekaj, pokażę wam. Takie są osiągnięcia. Nie za głośno muzyka. Trochę za głośno, ściszymy ją. Jeszcze ją ściszymy. Trochę za głośno ta muzyka była, Imo. Nadal jest trochę głośno. Jeszcze ją ściszę. Dobra, czy teraz jest wystarczająco muzyka ściszona? Mam taką nadzieję. Tak czy siak, udało się ukończyć gierkę. Takie są osiągnięcia. Zbuduj 100 km ruchu podczas wszystkich rozgrywek. Tam leci napisy końcowe? Lecą. Zetnij 50 tysięcy drzew. To jest łatwe. Wystrzel rakietę bez zbudowania żadnej wieżyczki. O jaką wieżyczkę, przepraszam, bardzo chodzi? To jest ciekawe osiągnięcie. Wystrzel rakietę bez budowania żadnej wieżyczki. Wieżyczki? Nie mam pojęcia, co chodzi, ale trudne jest podobno. Wystrzel rakietę na trudnym poziomie trudności. Myślę, że do zrobienia, tylko jest po prostu na trudnym poziomie trudności, więc jest taki na tryhardzie. To jest ziomo zielsk, to jest łatwe. Zbuduj 100 dekoracji, to jest łatwe. Kup w sklepie 100 przedmiotów podczas wszystkich, no to też jest łatwe, bo jakby podczas wszystkich rozgrywek, no to tak trochę by tego było. Osiągnij nadwyżkę 100 mieszkańców wszystkich poziomów. Osiągnij nadwyżkę 100 mieszkańców wszystkich poziomów. A, no to do zrobienia. To byśmy musieli bardzo duże miasto zrobić. Też do zrobienia. Że obronnej. Obronnej? No to trudne. Żeby obronnej, chyba że na piaskownicy da się to zrobić. No to łatwe. W sensie na najłatwiejszym poziomie trudności. No to wtedy łatwe. Co tu mamy? Osiągnij pojemność wszystkich magazynów na 150 jednostek. Też łatwe. W sumie łatwe są te zadania. Większość to jest takie bardzo farmienie. Najtrudniejsze mi się wydaje, to byłoby po prostu wystrzelić rakietę na poziomie trudnym. Czyli po prostu trzeba byłoby przejść całą grę na trudnym poziomie trudności. Czyli generalnie dużo roboty by było, bo trudny byłby poziom trudności. Co to jest? Nie mogę kliknąć. Zacięła się gra. Kurwa, no nie wie. O, jest. Odblokowano specjalny budynek, zajezdnia kolejowa. Teraz dostępna w pasku narzędzi na poziomie. Pociąg przyjeżdża szybciej, sklep na stacji ma wielką wyprzedaż. Weź, zajebiście. No i co? No i mamy nową grę, tylko po prostu mamy... A widzisz, w ogóle zobaczcie, jakie to są rzeczy. Poziom ukończony. Zajezdnia kolejowa, pociąg przyjeżdża szybciej, sklep na stacji ma wielką wyprzedaż. To są jakby mapy, to są. Ukończ poziom. Gwiazd, darmowe drogi, przenośniki taśmowe. Kurde, darmowe drogi, przenośniki, to jakie to easy wtedy jest. Ukończ poziom, aby odblokować. Pociąg pośpieszny. Szansa na darmowy przedmiot w sklepie na stacji dodatkowym. Śmieszne są te rzeczy. Kino. Więcej złomozielska, dodatkowo nagroda. Szybcy górnicy, mniejsze wymagania przy tworzeniu pomieszczeń i kwater. Chyba najłatwiejsze jest to, w sensie to jest zajebiste. Darmowe drogi, przenośne taśmo, przenośne taśmiki. Taśmowe? Zajebiste. Ogólnie powiem wam, fajna gierka. Nie wiem, czy będzie mi się chciało maksować.
Ogólnie taka dygresja. Pewnie jak nacisnę kontynuuj. O kurde, nacisnąłem kontynuuj. Pewnie mnie cofnie zaraz. O właśnie, tak myślałem. Przerzuca mnie zaraz przed finalną wystrzeleniem rakiety. Więc tak naprawdę takie rzeczy jak zbuduj nadwyżkę wszystkich, to ja mógłbym zrobić na tej mapie. Wiecie, o co chodzi, że ja to mogę zrobić teraz. A tak z ciekawości, raczej teraz się nie odblokuję. Teraz jak daję kontynuuj, to nie mam tej nowej rzeczy, co nie? No nie, ale ja myślę, na przykład teraz jest na przykład, to większość tych rzeczy, typu, wiesz, zbierz tam milion drzew, czy zbuduj milion dróg, to mógłbym teraz na tej mapie zrobić, co nie? Tak ogólnie. No, dużo zmaksowania takiego. Jedynie co z tego tych osiągnięć, które faktycznie tu są trudne, tak mi się wydaje, to byłoby... No to na trudnym przejść. To wydaje mi się, że to byłoby barwienie się. Ale zobaczymy, czy będzie mi się chciało, bo... Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Tak czy siak, moi drodzy, to właśnie był SteamWorld Build. Fajna giereczka. Mega dobrze się bawiłem przy niej.